Inwestycje, inwestycje, inwestycje. Gmina Bodzanów zmienia się z dnia na dzień. Mieszkańcy mogą korzystać już z nowo wyremontowanej drogi gminnej w miejscowości Miszewko. To ponad 1,5-kilometrowy odcinek. Ludzie na tą drogę czekali wiele, wiele lat. Ona była już zafiksowana w budżecie w 2013 roku, ale nie było porozumienia wśród samorządów. Walczyła ta droga z kilkoma innymi. Dobry projekt przygotowany przez gminę pozwolił na uzyskanie dofinansowania unijnego z PROW 2014-20. Wykorzystaliśmy taki moment, kiedy ten rynek był jeszcze głodny. Ogłosiliśmy przetarg i tak naprawdę kosztorysowo to był ponad 1 000 000 zł, a my wydaliśmy na ten odcinek drogi niecałe 500 tysięcy. Niestety gmina mogła wyremontować tylko odcinek, który jest jej własnością. Dalsza część drogi czeka na ruch starosty, który jest jej właścicielem. Jednak jak zapewnia, ten fragment także już wkrótce zostanie wyremontowany. Myślę, że to około miesiąca, kiedy będziemy mogli przeprowadzić postępowanie przetargowe, a ono nam już da dalszą odpowiedź, czy wybierzemy wykonawcę i będziemy kontynuowali od razu, no czy jeśli będą jakieś perturbacje, będziemy musieli sobie z nimi najpierw poradzić, ale zakładamy, że to będą te najbliższe 2 kwartały. Chcielibyśmy, żeby to było w tym roku, bo dla tego zadania dokumentacja projektowa jest przygotowana. Dzięki wykonaniu tych prac przez starostwo uda się połączyć drogę powiatową Słupno-Wilczkowo z drogą Bodzanów-Radzanowo, ale to nie oznacza końca inwestycji w gminie Bodzanów. Mamy szereg odcinków drogi, które chcemy do końca tej kadencji zrealizować, ale również szereg bardzo ważnych inwestycji, jak kanalizacja w aglomeracji Bodzanów. Także tych środków jest cały czas nam potrzeba do tego, żeby do tych środków, o które aplikujemy, dodawać te 20, 30, 40% w zależności od projektu. Drogi to nie jedyna inwestycja realizowana w gminie. W tej chwili trwa termomodernizacja szkoły podstawowej i sali gimnastycznej. To zadanie realizowane jest w partnerstwie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego. Współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Po tej modernizacji obiekt będzie nowoczesny. Przede wszystkim oprócz tego bardzo oszczędny, ponieważ jednocześnie będą na nim montowane ogniwa fotowoltaiczne, także będzie przez to energooszczędny. Do końca października budynek zostanie ocieplony, wymienione zostanie oświetlenie w salach lekcyjnych, instalacja sanitarna, ale także dach i część okien. Zostaną odizolowane fundamenty ze względu na to, że bardzo często podciekają te nasze fundamenty, dostaje się wilgoć do środka, także przez to uzyskamy bardzo dużo, ponieważ ten budynek będzie bardziej przyjazny przede wszystkim dla naszych dzieci. Musimy walczyć z zagrzybieniami, także myślę, że w związku z tym szereg dodatkowych miejsc, sal, które nie były do tej pory wykorzystywane ze względu na zawilgocenia, zostaną włączone w tok lekcyjny w tym obiekcie. Cała inwestycja kosztować będzie 1 800 000 zł. Dofinansowanie unijne wyniosło 1 200 000. Ta inwestycja jest kolejną realizowaną na terenie gminy. W 2015 podobne prace odbyły się w Zespole Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie.